środek, a co ty tak się skubałeś? No, Adam, masz mnie! Widać coś? Nie jesteśmy przez kamerę. Koszał. A koszał ty będziesz robił? Koszałek. Będziemy robić znowu... To mało starsza. Stasiek, będziemy znowu robić znowu. Wy się będziecie zmieniać, to ja nie będę dążyć. Wszystko po kolei. Przestarzałym i winno być to święto zniesione. Skoro taki autorytet jak papież złożył na ręce pań i kobiet wszystkich najserdeczniejsze życzenia, to i taki mały proszek jak dyrektor zespołu może to samo uczynić. I w związku z tym życzę wam, szanowny panie, drogie dziewczęta, wszystkiego co najlepsze. Zdrowia. Obyście były szczęśliwe i zadowolone. Z rodzin i z dyrektora zespołu szkół rolniczych. Dziękuję za uwagę. Młodsze panie, że w imieniu Komitetu Rodzicielskiego i swoim złożę wam serdeczne życzenia, przede wszystkim dużo zdrowia, którego w waszym zawodzie naprawdę dużo potrzeba. Troszkę optymizmu, że za waszą pracę nie tylko będzie zapłata satysfakcja, że uczycie to młode pokolenie, ale również, że w niedługiej przyszłości będzie również zapłatą na jakiś bardziej konkretny wyraz ze strony państwa. Także jeszcze raz życzę wam wszystkiego najlepszego.
wiadro i idź po wodę. Śpiesz się, muszę wieczerze gotować, słońce się obniża. O, szlachetna małżonko, co kreta, sa. Ja nie pójdę po wodę. Czy dobrze słyszę? Nie pójdę po wodę, bo wiadro jest dziurawe. A gdy próbowałem brać wody do dziurawego naczynia, wylała się zaraz przy studni. Takim jest widać prawo natury. No to pożycz wiadra u sąsiadów. O nie, nie pożyczę wiadra u sąsiadów. Bo właśnie wczoraj pożyczyłem i ono jest dziurawe. Ten człowiek przywiedzie mnie do rozpaczy. Gdyby była tylko jedna dziura, próbowałbym zatkać palcem. Ale dziur jest więcej niż palców w moich rąkach. Ciekawym, kto te wiadro podziurawił jak sito. I po co? Masz tu pół drachmy i kup nowe wiadro. O, szlachetna małżonka sekretesa. Za pół drachmy wiadra nie dostanę. Bo pół drachmy to trzy obole. Wiadro kosztuje cztery. Jeśli zapłacę tylko pół drachmy, to dadzą mi stare i dziurawe. I będziemy chodzić ze starym wiadrem, będziemy mieli dwa naczynia dziurawe, z których woda będzie tak samo wyciekać. Masz pieniądze i kup nowe wiadro, tylko nie gadaj, nie gadaj, bo ja już słuchać nie mogę. O, co nie siła przyzwyczajenia. Chciałem chwycić wiadro, a idę kupić nowe. I po co bym chodził ze starym wiadrem? Czemu Zeus pokarał mnie tym twoim? No idziesz czy nie? Idę już, idę, można wyrzec, że już jestem na ulicy, tak się śpieszę. Kto tam? Miryna. Ach, moja droga, jaka ja jestem nieszczęśliwa. Co ci dolega, najmilsza przyjaciółko? Już sobie rady dać nie mogę. Tyreuszowi we łbie się przewraca. No gada i gada, a do żadnej roboty nie mogę go napędzić. To strzelaj i kup innego. A kto by kupił takiego rudego nic po? Każdy sługa u nas będzie taki sam, bo Sokrates zamiast w pytk trzasnąć, jak ktoś źle zrobi, to się z nim zdaje ty skutek. A gdzieś ty kupiła te suknie? Na ulicy Trójnogu. Spódnica sfałdowana, a kolory to jak z gemy mykeńskiej. To już nie dla mnie. Żeby taka kobieta jak ty nie miała nastroje, klejnoty i pachnidła? Sokrates kiedyś powiedział, że wolny człowiek nie powinien pachnąć wonnością, a tylko szlachectwem duszy. Wolę nie być wolnym człowiekiem. Czemu twój małżonek nie daje ci pieniędzy? Bo ich nie ma. Ja bym powiedziała, Sokratesie, weź się do roboty. Na przykład garbuj skórę albo tłocz wino. A jeżeli nie chcesz pracować, weź jakiś urząd. On się oburza, że mamy za dużo urzędników. I nie chciałby powiększać ich liczby. W takim razie niech się weźmie do roboty. Na bogach też można nieźle zarobić. Jak jego ojciec, to był Hermy do świątyń. Na to, żeby kuli rzeźby w kamieniu, już ja go nie mam. Zeus, niech nic nie robi, skoro tak chce. Ale nie tylko od męża można mieć pieniądze. A od kogo? Od kogo? Znasz Harmidesa? Syna Kleona? Ty, bo pijaka, co się włóczy z Alcybiadesem? Pijacy to nie są wszyscy. I swój Sokrates do oziębiacza chętnie zagląda, czy wino już dosyć chłodne. Otóż mówił mi Harmides, sprowadź tej ksantypie jakiegoś młodego chłopca, niechże się trochę z nim rozerwie. Na przykład Lidiasza. Frajfurstwem się trudni ten twój Harmides. Lidiasz jest bardzo miłym chłopcem. Dziecko, nie chłopiec. Dopiero mu się broda puszcza. A Homer mówił, że to najmilszy w jego mężczyzny. Kto tak powiedział? Homer. I stary był i ślepy. Ksantypu, jakie ty masz białe ciało. Ksantypu, jak pięknie by wyglądało na purpurowych prześcieradłach. Uspokój się, jestem zmęczona, zapracowana i smutna. No pewno, pani bieda was króluje. A macie przecież kawał roli. Powinien wam przynosić niezłe dochody. Miryno, czy nie jesteś Atenką? Czy nie wiesz, że tu grunt kamienisty nie rodzi pszenicy, tylko lichy jęczmień? Ledwie możemy się wyżywić. Paracjos, który przychodzi do Sokratesa na dysputy, mówił, że chętnie by cię wziął na model do Afrodyty. Jeżeli się mi okaże, że nie jesteś zbyt wąska w biodrach, co już widzę, że nie, przyjdź do jego pracowni. Nie chcę, żeby się rozczarował. Nie przyjdę. Jak chcesz. Dobrze ci radzę. Skoro Zeus stworzył nas pięknymi, to chciał, żebyśmy coś z tego pięknego mieli. My i inni. No już idę. Żegnaj, Sandy. Powrócę jutro. Żegnaj. Kupiłem nowe wiadro. Kosztowało tylko trzy obole. A ja dostałem od ciebie cztery. Więc brakuje mi jednego obola. Na
Proszę się nie nudź więcej. Teraz zapewne każesz mi przynieść wody. Czego? Wody. Wody? Jeszcze jej nie przyniosłeś? I zaraz, bo ci ten rudy łeb rozbiję. Sofronę! Sofronę! Tantyka mnie woła? Coś kupiła na wieczerze. Robiąc to. Gdzie dostałaś? U rybaka. No wiem, że nie u grabarza, ale gdzie? Na skrybidosem. A czy świeża? Przymijąc się ci wyciągam. Ty zawsze tak gadasz, a potem się okaże, że 3 dni temu usnęła. A nie tanty, bo ja wiem, gdzie kupować i od kogo. Nie gadaj za dużo. Wszyscy za dużo gadacie, a za mało robicie. Dawaj ją tu prędko, będziemy gotować. Przekaż mi fartusz. Prędko. Lecę na skrzydłach. Nóż podaj. Wózki trzeba oskrobać. O, jaka mądra, mnie uczyć będzie. A co to za wrzaski na ulicy? Sokratesa nie ma w domu. To jest ta kobieta może? Ksantypa, żona Sokratesa. Szlachetna Ksantypo, nie chowaj Sokratesa pod klajną, tylko nam go pokaż. Bo chcemy uwieńczyć najmądrzejszą Ewatena. Mówię, że go nie ma w domu. Głuchy jesteś, ja ani kroku dalej. Ale Cypriotesie, chodźmy stąd. Sokratesa nie ma w domu. Nie pójdę, chcę widzieć Sokratesa. Chcę, żeby z nami pił i żeby się raz w życiu upił, bo on się nigdy nie upija. Ale weźcie tą babę, bo jeszcze zgnie mnie nogę. Znajdę inny sposób, żeby się pozbyć na prędu. Nie martw się i nie gniewaj, oni byli pijani. Takie jest moje życie. Muszę znosić upokorzenia i przykrości od jego przyjaciół. A w domu głód i nędza. Nawet mi wieczerzy nie dadzą spokojnie przyrządzić. Alcybiades to dobry chłopak, ale jak się upije, ryczy jak wół, a beczy jak koza. Wszyscy jesteście tacy sami. Nic to nie próżniaki, pijaki i szelmy. Sokratesowi się zdaje, że z was ludzi zrobi. Ale z takiej gliny żaden gancarz niczego nie ulepi. Nie powiem, żebyś miał o nas wysokie wyobrażenie, szlachetna Ksantypo. Już nie ma wody, mogę więc zostać. Znajdę inny sposób, żeby się pozbyć natręta. A ja ci mogę pomóc przyrządzić wieczerza. Nieraz na wsi robiłem sałatę z czosnku, oliwek i cebuli. Trzeba to razem wszystko zamieszać. Jaki ty jesteś strasznie głupi. Wreszcie się uśmiechnęłaś, Ksantypo. O ileś ci ładnie z uśmiechem na twarzy niż chmurą na czole. Nie chcę być łaską. A jesteś. Oczy masz piękne jak toń zatoki. Polski nie malujesz chętno. Sokrates sam nie wie, co posiada. Ty mu dopiero oczy otworzysz, prawda? Ja on nie będę oczy otwierał. Wolę, żeby był ślepy, skoro nie widzi, że ma taką cudną rzeczką. Słuchaj, niech ci się nie zdaje, że jesteś w komnatach Aspasy, gdzie ludzie mówią sobie rzeczy piękne i wytworne. Jesteś w chacie ubogiego mędrca i rozmawiasz z jego żoną, która musi ciężko pracować na życie. Właśnie mówię, co myślę, całkiem szczerze. I myślisz, że uwierzę? Myślisz, że moja dusza prostacza da się złowić na lewych słów? O nie, wcale tak nie myślę. A coś ty mówił o mnie z Miryną? Z Miryną? Z tą modelką malarza Parasiosa? No. Nie przypominam sobie. Że powinnam sobie wziąć kochanka, młodego i ładnego chłopca, bo Sokrates jest już stary i brzydki, tak? Cóż to za plotkarskie miasto te Ateny? Więc powiadam wam wszystkim, co się mną zajmujecie, wcale o to nie proszeni, że jestem wierną żoną i nie mam ochoty na żadne zdrożne miłości. Sokratesa zaś kocham za jego rozum i szlachetność duszy. I ja kocham Sokratesa. Każdy go musi kochać i podziwiać. Nie ma więc o co się kłócić, Ksantypo. Podoba ci się Miryna? Jest ładna i ładnie się ubiera. Każda kobieta, która jest bogata, potrafi to samo. O nie, trzeba mieć się trochę gustu. Trzeba, ale Miryna ubiera się za strony.
Oczywiście, wam się to podoba. A co? No gdy kobieta wygląda jak chyczera. Niekoniecznie. Santypo, mówiła mi Miryna, że to jest super. Odpaść ten kamień starany, zdejdź tą trędkę, bo nie ma czasu. Szlachetny parasiosie. To prędko, bo helios gaśnie. Czy ty wiesz, kobieto, czym dla malarza są godziny słońca, które rodzi światło, a jak są cudowne światło? Słyszałam o tym parasiosie. Maluję teraz Afrodytę wychodzącą z morza. Połowa ciała stoi w wodzie. Ale woda jest przezroczysta, bo swych kształty będą się łamać i przeświecać mokrym żywiole. Wszystko blaskiem na czele i wodzie. Potrzebuje idealnych proporcji kobiecego ciała. Pokaż mi się, Xantypo. Nie szukam modelu do Amazonki. A biodra masz na pewno za wąskie. Wszystkie teraz w Atenach macie za wąskie biodra. Bez party bym was posłał na przeszkolenie. No ściągnij hitą prędko, bo nie mam czasu. Miryna powiedziała ci nieprawdę. Ja nie chcę służyć za model do Afrodyty. Nie chcesz służyć za model Paracelsowi? Oszalałaś? Nie jestem dość piękna. Nie jestem dość piękna, może masz i rację. Nie jestem dość piękna. Można znaleźć zespołu wszystkich piękności. My zbieramy z różnych wzorów to, co jest dobre i w ten sposób tworzymy całość piękna. I w twoim ciele mógłby się spodobać jakiś szczegół, gdybym je widział bez osłon. Ale go nie zobaczysz. Dlaczego? Bo możliwe, że mógłby ci się spodobać jakiś szczegół. Jednak mniej bym z tego miała radości niż prawdziwej przygody. Ale siądź, proszę, poczuć. A gdzie jest Sokrates? Sokratesa nie ma w domu. Szkoda, wielka szkoda. Bo ostatnim razem, jak mnie spotkał w Lykaronie, pytał mi się, czy można wymalować życie duszy. I co o tym myślisz? Harbidesie, co ty tu robisz? Czekasz na Sokratesa? On przyszedł do mnie i na nikogo nie czeka. A no to mu powiedz. Komu mam powiedzieć? Sokratesowi, że życia duszy nie można wymalować. Nie można otworzyć tego, co nie ma barwy i nie da się wymierzyć. Powiedz, Parasiosie, czy przyszedłeś do mnie, czy do Sokratesa? Do ciebie, ale skoro nie chcesz się rozebrać, więc idę. Nie chodzi o kobietę, która nie chce się rozebrać, to zaraz odchodzisz. Ja nie mam czasu, Santypo. Gdyby był Sokrates, to miałbyś czas? Rozmawiam z nim o filozofii, o sztuce. Ze mną niechętnie byś o tym rozmawiał. Z tobą, z kobietą? Więc powiem ci, Parasiosie, że sztuki malowania uczył ci Apollo, ale grzeczności poganiacze wołów i marynarzy. Czy ty do mnie mówisz, do mnie? Do ciebie! Ejże, za dużo sobie pozwalasz. Muszę powiedzieć Sokratesowi, który tak pięknie deklamuje o tym, że mężczyźni powinni wychowywać sobie żony według swoich upodobań, by zacząć swoje własne. A ja muszę powiedzieć Sokratesowi, żeby był bardziej ostrożny w doborze przyjaciół. Czy ty wiesz, do kogo mówisz? Do kochanka całych Aten. Oblubieńca wszystkich kobiet, któremu ja, Xantypa, żona ubogiego mędrca, chcę dać naukę dobrych obyczajów. Nie wiadomo, czy się oburzasz na twoją zuchwałość, czy też podziwiasz twoje szaleństwo. Przede wszystkim przestań mnie obrażać. Jeszcze jedno uwężyłe słowo, a udowodnię, że ja też jestem tak. Rzekła się, zrobiłaś sobie wroga, Xantypo. Parasos będzie cię teraz oczerniał. Całe miasto będzie o tym wiedzieć. Całe miasto. Kilka rozpustnych heder, co łażą gołe po jego pracowni malarskiej i kilku małych poetów. Ty myślisz, że to całe Ateny? Są jeszcze przekupki pod skałą Areopagu. Są rozumni obywatele, którzy żyją spokojnie w swoich zasobnych domach, przy boku kochających małżonków. Ale takich coraz mniej, bo ich wyśmiewacie i uważacie za głupich. Wy naszego ciała potrzebujecie tylko do rozkoszy. A o tym, że mamy myślącą duszę, nie chcecie wcale. Ale ja was nauczę. Za wszystkie Atenki, za wszystkie Helenki będę walczyć o godność kobiety i jej prawo do życia. A wiesz, co Stratek powiedział do kobiet? Wszystkie aspirować powinny, by nie mówiono o nich. Ani dobrze, ani źle. Czy ja ci bardzo przeszkadzam? Naturalnie, że mi przeszkadzasz. Zamiast pracować, miele myśli na drach. A zresztą możesz zostać. Nie będę się do ciebie odzywać. A tobie wszystko jedno, czy próżnujesz tutaj, czy u siebie w domu. To ja się do ciebie ani słowem nie odezwę. Myślisz, że to będzie dobre dla nas dwojga, takie miłe posiedzenie? Myślę. Ryba? Krokodyl. Miry na pewno nic nie robi cały dzień, tylko różuje i obsypuje pudrem bezmyślną gębę. No, cóżeś tak za mnie. Nie wiem, co robi Miryna. Czemu ona cię tak żywo obchodzi? Nie, ale ciebie. Czy jesteś może o nią zazdrosna?
Oszalałeś chyba. Nalej sobie wody na głowę. Tylko nie zaczynaj z tą wodą. Proszę cię, sam typo. Nigdy tej ryby nie wypał, proszę. Przez ciebie, z twojej winy. To ja pójdę. Nie, siedź, skoro już. Wiesz co, sam typo? Rzuć tę robotę, z której tak nic nie będzie i chodź ze mną przejść się po mieście. Nie, no nie mogę. Wróci Sokrates zlikajony głodny i będzie wołał jeść. No to raz jeźdź nie dostanie. Nawet dobre dla filozofa takie ćwiczenie w postramianiu głodu. Jak niesie wątpliwianku ze wzgórze galskiej i zapadnie. Chodź się przejść, sam typo. Nie, no nie mogę. A dokąd byśmy poszli? Znam taki jedną stronę nad Mysesem. Stoi tam wielki jawor, źródło bije z korzeni drzewa, posągi nimf uwieńczonych kwiatami. Tam siądziemy na chwilę, by odpocząć i nogi będziemy moczyć po toku. Nad Mysesem? To daleko od naszego domu? Nie, nie tak daleko. Nie, no naprawdę nie mogę. No a co na to twoja Miryna? Moja Miryna nie jest moja, ani ja nie jestem jej. A mówią o tym Batena. A o czym nie mówią Batena? Pójdę. Raz w życiu zrobię to, na co mam ochotę. Sofronę! Gdy wróci Sokrates, to mu powiedz... Co mu powiedzieć? Że spłyną fioletowe blasty z toki Hymettu i powietrze pachnie narcyzem i tymiankiem. Rozumiesz? Rozumiem. Chodź. Cuda idzie! Sentypa nie ugotowała wieczerzy i poszła sobie na spacer. Pokazała pojedynczo Sokratesowi, że powietrze pachnie tymiankiem. Ja wolę zapach cebuli i tłuszczu z banana. A jej nagle zapachniało tymiankiem. Kobiety są głupie. Ty gadaj, tylko gadaj. A może byś poszedł na drogę? Wody przynieś. Co mi każecie ciągle wodę nosi? Nie chcę, żeby ją znowu Sentypa wylała komuś na łóżko. Odpocznę sobie chwilę. A, położę się na tej ławie. A ty możesz iść. Nie jesteś mi tu potrzebna. Co jest zasnym panem tego domu? Niech przyjmie pozdrowienia Bojogarcara Zenoi. Ja jestem zasnym panem tego domu. No przynajmniej w tej chwili. Skąd przychodzisz, gościu? Idę Zenoi. Mam na sprzedaż dwa dzbany. Czy kupiłbyś lachek na ten cichu? Może kupię. Pokaż. Wypalone z kordickiej gliny. A malował je Midiasz. To taki? Midiasz, syn Midiasza. Sławę na całą Helatę. A nie dziurawe? Lubi żartować lachek na ten cichu. Ile chcesz za te gardło? Warte są tyle, ile złota się w nich zmieści. Tobie jednak szlachet na tęczyku oddam za minę srebra. Minę srebra za dwa garnki. Czemu się śmiejesz? Czemu ja się śmieję? Prawda, czemu ja się śmieję? Nie mam żadnego powodu do śmiechu. Ale to jest mało jedna mina srebra za dwa garnki. Ja ci dam dwie, jeśli mi się będą oczywiście podobały. Wspaniałomyślność twoja równa jest nastwu naszej szlachetnej sztuki. Więc słuchaj mnie uważnie, bo wy tam na wsi myślicie powoli ociążale. W istocie, nie mamy takiej lotności umysłu, którą boska ballada obdarzyła Tęczyku. Więc słuchaj, co ci powiem. Gdybyś sprzedawał konia pod wieżą, czy ten, który kupuje, miałby prawo spróbować, jak on chodzi? Tak jest, na pewno. Więc gdy ja będę kupował dzban do wina, czy będę miał prawo spróbować, jak się ten pije? Oczywiście, że tak. Idźże więc do sklepu z winem, naprzeciwko, napełnij te dwa dzbany, a ja wypiję kupione przez ciebie wino. Wtedy zaczniemy targ. No dobrze, a to za wino zapłaci. Czy nie mówiłem, że wy myślicie powoli i ociążale? Czy nie zrobiłeś, zacny człowieku, wielkich wkładów, zanim te garnki były gotowe? Kupiłeś glinę, zapłaciłeś malarza. Tak, to prawda. I nie żądasz, żebym ci za tę glinę zapłacił. Tak też nie będę ci płacił za wino, które wypiję tytułem próby. Rozumowanie to wydaje się słuszne, szlachetny Atencyku. Ale... Ale co? Nic. Idę napełnić dzbany winem.
i zaraz tu wrócę. Tylko niech będzie szlachetne i ciemne, bo my tu w Atenach nie pijemy takiego jak wy nasi, przydymionego i cierpkiego. Rozumiesz? Rozumiem, szlachetne Tyńczyki. Sofronę! Sofronę, chodź! Będziemy pić wino. Dobrze, proszę, no skąd je weźmiesz? Przyniesie nam pewien człowiek w kolorowym garnku. Podziwiaj rozum Tereusza! Bo kto obcuje stale z takim mędrcem jak Sokrates, z każdego potrafi zrobić głupca dla swojej korzyści. A ja ci mówię, że ty będziesz wisieć. Jeszcze to drzewo szumi w lesie, z którego zrobią dla mnie szubienicę. Ale teraz siedź cicho i nie gadaj, bo cokolwiek powiesz może być niepotrzebne i głupie. Rozumiesz? Stare są pełne wina. Zapłaciłem za nie ostatnią drachmę, jaką posiadałem. Pokaż, jak się z nich pije. Spróbuj Sofronę. A teraz drugiego dzbana. Dobre wino? Wino dobre. Ale garnka nie kupię. Widzę, źle obrobiony i malowidła także. Źle obrobiony, ale zacny Ateńczyku. Spójrz tylko, jakie cienkie ścianki. A mnie się nie podobają. Nie lubię takich kolorów. Na Zeusa jakie mają być? Zielone i żółte. No tak, zielone i żółte. A najlepiej pstrokate. Rozumiesz? Strokate kolory na dzbanie? Od setek lat robimy czarne i czerwone. Właśnie takie jak te. A mnie się nie podobają. Idź już, idź. Nie nudź więcej, mam inne zajęcie, jak rozmawiać z tobą. Wracaj do Janoli. Albo spróbuj dalej szczęścia. To mi oddaj wino. Jesteś głupi, ale nie będziesz chyba bezczelny. Ciesz się, że z twojego obrzydliwego dzbana chciałem wypić to wino. Chociaż wcale niezłe. Dobrze mi mówi prostaty. W Atenach są ludzie chytrzy i przebiegli. Widzisz? Nauczyłeś się czegoś, za co mi powinieneś osobno zapłacić. Chyć już nie. Nigdy tu nie wrócę. Żal mi tego prostaka. I mi też żal. Ale mi nie żal wina, które wypiłem. Dobre. Sofronę. Idziemy teraz do berży. Zjemy kawał barana. I napijemy się jeszcze wina. Mam jeszcze ubora. Komu ukradłeś? Wyrażaj się wytworniej. Nie ukradłem, tylko uczciwie zarobiłem. Dostałem od Centypy. Nigdy nie uwierzę. Niby nasza pani jest taka skora do dawania pieniędzy. Jeszcze tobie. A czy ty wiesz, co to jest pieniądz? Pieniądz. To jest pieniądz. Rozumujesz ściśle, jak przystało na niewolnicę Sokratesa. Ale pieniądz nierówny jest pieniądzowi. Jeżeli jest ciężko zdobyty, to nie trzeba go tak łatwo przepuścić. I my musimy tak w tej oberży urządzić, żeby ten obol wart był co najmniej drachmę. W tym już moja głowa. Idziesz ze mną? Coś tu raz idzie. Co, nie mogą w domu siedzieć, że się włóczę po cudzych mieszkaniach? Nie ma nikogo w domu! Gdzie jest Santypa? Poszła. Dokąd poszła? O tej porze sama? Sama, ale z jednym młodzieńcem. Z kim na Hekatę? No ile mnie pamięć nie myli, a zazwyczaj mnie nie myli. Poszła z Hermidesem, synem Kleona. Kleona? Nieprawda, kłamiesz. No tak wszyscy mówią, ale czy tak jest rzeczywiście? Może wiedzieć tylko Kleon. Chociaż i on może tego nie wiedzieć. Ale ja się pytam, czy wiesz na pewno, że poszła z Hermidesem? Nie wiem, czy wiem. Mówili, ale nie pamiętam. A gdybym ci dała obola, to byś sobie przypomniał? Gdybyś mi dała dwa obole, to może, bym sobie przypomniał. Masz i gadaj. Poszli wąchać narcyzy i tymianek. Młodsze, by mi proszę! Przysięgam do Zeusa, ojca ludzi i Bogu, czy mówię prawdę i tylko prawdę tak mówi. A dokąd poszli? A, tego nie wiem. Pewno na stoki Akropolu. Tam zwykle chodzą czułe pary. Już ja ich znajdę. Sofronę, dała mi dwa obole. To znaczy mam pół drachmy.
Zjemy teraz kawał barana i się jeszcze wina. A ty ich szukaj na stokach Akropolu. Prędzej tam znajdziesz Orytę z Bariaszem niż Ksantypę z Charmidesem. Choć mówił Sokrates, że Orytę i Bariasz wcale nie porwał. Że to tylko taka piękna opowieść. Bezbożny jest ten Sokrates. Ja przypowiadam, że to się dla niego źle skończy. Oskarżą go i wsadzą do więzienia. Choć to i tak nie ma znaczenia, bo i tak całe gospodarstwo na mojej głowie. A Ksantypa będzie dalej czuć garki ludziom na łbach. Idziesz ze mną? A jak Ksantypa wróci i nie dostanie, to dostaną baty. Nie pierwszy raz i nie ostatni. Dobry sługa powinien we wszystkim naśladować swoich panów. Jeżeli oni nie pracują, on też nie powinien nic robić. Słusznie? Słusznie. Więc chodźmy. Ja doszedłem do przekonania, po dłuższych rozważaniach, że jestem bardzo mądry. Dlaczego? Bo Sokrates, który uchodzi za najmądrzejszego człowieka w Atenach, mówi, że wie, iż nic nie wie. A ja wiem, że dużo wiem. Więc jestem od niego lepszy. Dlaczego? Dlaczego i dlaczego? Nic innego nie umiesz powiedzieć. Jeżeli jestem mądrzejszy od najmądrzejszego człowieka w Atenach, to kim ja jesteś? Nie wiem. Ja też nie wiem. Pomyliłem się. A dlaczego uważasz, że jesteś mądry? Bo ty jesteś głupia. Już ty mi tu nie zaczynaj mędrkować. Do czego dojdzie, jak w tym domu wszyscy zaczną myśleć? To wolno tylko mnie i Sokratesowi. Rozumiesz? A teraz siedź cicho i nie gadaj. Bo się poskarżę Ksantypie. No już dobrze. Tyreuszu. Czego to? Myślisz, że nasza pani z tym młodym Charmidesem? Myślę, że nie. Nie. Od paru dni ciągle razem chodzą. Posłuchaj, przekonaj się, jaki jestem mądry. Charmides jest biedny czy bogaty? Odpowiedz. Bogaty. A jeżeli kochanek jest bogaty, czy może dać kochance pierścienie, flakony, perskie paski, pachnidła? Może. A czy Ksantypa ma to wszystko? Nie, nic nie ma. A więc? Jest w domu Sokrates, syn Soproniskosa? Hej, długo zapytuję, czy jest w domu Sokrates, syn Soproniskosa? Jest, ale zechciej tak nie krzyczeć za swoim gościem, bo Sokrates śpi, a nie trzeba go budzić. Któż o tej porze śpi w Atenach? Słońce już dawno wyszło z gwiał poranny. Co twój pan robił, jeżeli teraz śpi? Co Sokrates robił w nocy? Pewnie przegadał całą noc. To jest człowiek, co lubi najwyższą mądrości. Rozumiem i z tego czerpie dochody. Mylisz się. On z tego nie czerpie żadnych dochodów. Więc po cóż mówi i o czym? Mówi, co mu ślina przyniesie na język. A że ma mądrą ślinę, więc mówi mądrze. Z czego więc żyje? Z mojej pracy. Jak to z twojej pracy? Tak, bo ja uprawiam ten kawałek roli, który posiadamy. Wiem już, co chciałem wiedzieć. A teraz obudzisz twojego pana, czy nie? Bo chcę z nim rozmawiać. To nie taka prosta rzecz zbudzić Sokratesa. A może ma właśnie przyjemny sen? A czy ty wiesz, gościu, co to jest sen? Sen jest, jak się komuś coś śni. Tak, ale sny... Mędrcy mają sny jeszcze, których nawiedzają ich bogowie. Więc nie chcesz go obudzić? Nie powiedziałem, że nie chcę, ale mówię, że Sokrates nakazał się budzić. I jeżeli go obudzę, będę nieposłuszny mojemu panu. I narażę się na naganę z jego strony. A jak go nie obudzisz, narazisz się na to, że ci łeb rozbiję, rozumiesz? Niezupełnie. Jak będziesz miał w tym interes? Ja będę miał łeb rozbity, a Sokrates będzie spał dalej. Co za sofista, przeklęty swego niewolnika. Jestem Epistates, przychodzę z polecenia Archonta. I Rady Miejskiej. Obudzisz teraz twojego pana, czy nie? A, to co innego. Umarłego bym zbudził w takiej sytuacji. Ale gdybyś nie był przedstawicielem władzy, żądałbym od ciebie obola albo dwa. Ale skoro tak, to obudzę go nie żądając żadnego wynagrodzenia. Chyba, że... Jakie znów chyba? Chyba, że mi dobrowolnie coś ofiarujesz. Bo powiedział stratek, iż żądał od urzędników, by w niczym się nie wyróżniali od innych obywateli.
A że każdy obywatel na twoim miejscu zapłaciłby mi za tę przysługę, więc tak sądzę. Mogę cię kazać wychłostać przez miejskich strażników. Będziesz miał wtedy zapłatę. To znów zbyteczne. Ile obudzić Sokratesa? Czego chcesz jeszcze? A może by tak lepiej obudzić jego żonę, Ksantypę? Co tym łatwiej przyjdzie, że ona nie śpi? Więc Sokrates ma żonę? Nie znasz Ksantypy. To kobieta urocza, tylko trochę gwałtowna. Jak się zapali w dyspucie, to chwyta, co ma pod ręką. Nie gadaj bredni, bałwanie głupi. Ja jestem osobą urzędową. No tak, zapewne. Ale radziłbym jej od razu o tym powiedzieć. Bo zanim się spostrzeże... Ale to i ona, Ksantypa. Czy jesteś żoną Sokratesa? Tak, a o co chodzi? Jestem Efistates. Przychodzę z polecenia Archonta. Najpierw chciałbym ci powiedzieć, że twój niewolnik jest bezczelnym łotrem. Wiem o tym, ale czy nic innego nie masz mi więcej do powiedzenia? Muszę załatwić pewne formalności urzędowe. No to mów prędko. Dlaczego prędko? Formalności urzędowe się załatwia powoli, należy tą powagą. Więc mów powoli, a ja cierpliwie wysłucham. Zbliżają się wielkie Dionizje, które w tym roku będą szczególnie obchodzone. Do portu Pireusa przypłyną statki. Otóż władza nasza pragnie, by na ten dzień przybrały szatę jak najpiękniejszą. By przybyszą miasto Pallady pokazać w całej okazałości. Słusznie, każdy Ateńczyk powinien tego pragnąć. Czy ten dom jest własnością Sokratesa? Tak. Do 3 dni fronton domu musi być odnowiony. Fronton domu do 3 dni odnowiony? Ale przecież to jeszcze bardzo porządnie wygląda. Na Zeusa, nie żądajcie ode mnie, żebym prosiła Pansiosa, by mi na domu wraz wymalował. Nie, tego nikt nie żąda. Ale Grzyms odpada i trzeba odnowić. Grzyms odpada? Gdzie? Tyreuszu, widziałeś, żeby u nas Grzyms odpadał? Taki mały kawałek się udupał. Nie ma nawet czego wziąć w rękę. Właśnie. Nie, obywatelko, jestem oko władzy. A oko władzy źle widzieć nie może. Powtarzam, do 3 dni ma być zrobiony z tym porządek. Inaczej kara pieniężna, przewidziana jeszcze przez prawa Solona, za opór władzy. No dobrze, ale za co ja mam to zrobić? Przecież trzeba wziąć rzemieślnika z miasta, ja naprawdę nie mam czym zapłacić. To już mnie nie obchodzi, użyj do tego swojej służby. Mamy tylko jednego niewolnika, a i ten pracuje w polu, a właściwie nic nie robi. To jest niesprawiedliwe, żeby na najuboższych obywateli nakładać takie ciężary. No jeżeli statek chce pokazać Ateny w całej okazałości, to niech statek płaci. Jest na to skarb świątyni. Skarb świątyni będzie użyty na inne wydatki. Myślisz, że to nie kosztuje urządzenie procesji Dionizosa? Wstyd mi za ciebie, obywatelko, że masz tak mało uczucia patriotycznego i wdzięczności dla stratega. Zresztą nie chcę wchodzić w tą dysputę, bo to ubliża mojej godności urzędowej. Powtarzam, do 3 dni ma być zrobiony z tym porządek, inaczej kara pieniężna, a w razie nieuniszczenia kary więzienie. No i co jeszcze? Może śmierć, konfiskata, wygnanie, za niewymalowanie domu białą farbą, tak? Wobec opornych surowość prawa nie ma żadnych granic. Czy powtórzysz to Sokratesowi? Czy sam mam to zrobić? Wystarczy, że ja wiem. On nie trudni się tak prozaicznymi sprawami. To źle, bardzo źle. Każdy Ateńczyk powinien dbać o świętość naszego miasta, które jest ogniskiem całej Hellady. Wełbach wam się poprzewracało z tą całą Helladą? No pora zasiewów, a oni domy każą mielić, no. Wy myślicie, że jak przybysz Samos albo z Efesu zobaczy Biały Dom, to z podziwu gębę otworzy? Chodzi po ulicach cała zgraja takich, którzy nic nie robią, tylko wiszą, malują, recytują, rzeźbią, a pracować nie ma komu. I tych najuboższych rujnujecie swoimi nakazami urzędowymi, ale to się źle skończy. Gdybyś przemawiała na zgromadzeniu ludowym, dawno zostałabyś archontem. Ale chwilowo spełni polecenie władzy, bez szemrania i bez protestu. Zresztą nic więcej nie mam ci do powiedzenia. Czyja jest ta studnia na rogu ulicy? Próbowałem ciągnąć wiadro, korba jest zepsuta. Należy do gminy. A to w porządku, ja już się tym zajmę. A co, nie mówiłem, że trzeba godzinę ciągnąć wiadro, zanim wody się nabierze? Dlatego tak zawsze długo siedzę przy studni, jak płynie po wodę. No i co my teraz zrobimy? Naprawię studnię. Głupcze, nie o studnię mi chodzi, tylko o ten fronton domu. O fronton domu? Przyznam się, że choć co dzień wychodzę z niego i wchodzę, nie widziałem naszego domu od ulicy. Nie jestem grubym ani kawką, żeby patrzeć na gzym. Idę zobaczyć, jak to wygląda.
źle. Do trzech dni tego się nie zrobi. Zymb całkiem odpada, może nawet przewodniowi spaść na głowę. Ale to i dobrze, będą mniej tędy chodzili. Będziemy mieć spokój. Przyjdą tu za trzy dni sprawdzić, już jestem. Trzeba się naradzić. Najważniejsze, żeby nic nie zrobić, uniknąć kosztów i niepotrzebnego wysiłku. No to poradź coś, przecież jesteś chytry. Tu chytrość nic nie pomoże. Tu trzeba rozumieć. A może by tak wyjątkowo, mówię całkiem wyjątkowo, poradzić się Sokratesa. Sokratesa? Co za pomysł. Przecież jak on się w te sprawy wmiesza, a wda się w dysputę za kątem, to dom nam skonfiskują i nie wyjdziemy z więzienia do końca życia. To możliwe. Nie ma co. Ja z Sofronę wezmę się dziś do mielenia. A z Dymców wcale nie będziemy ruszać, tylko farbą zatrapiemy tak, żeby nie było nic widać. Może się udać. Bo kto chce być dobrze z władzą, nie powinien nigdy robić tego, co ona. Tylko udawać, że robi. Bo jak zrobi naprawdę, to dostanie nagane, że źle zrobi. Dobrze się stało, żeś nie obraziła tego przedstawiciela władzy lub nie znieważyła go czynnie. W dzisiejszych czasach mogłoby to kosztować, nawet całe majątek. Wołaj Sofronę. Hermidesie, skąd do tej pory? Sofronę! Chciałem się upewnić, czy się spotkamy dziś nad Ilisesem, pod naszym jaworem. Nie, no dziś nie mogę, blisko. Wątpimy o robotę. Jako? Muszę dom mieć. A to ci kazał? Rząd przed Dionizjami. Do czego się nasz rząd miesza? Każ zrobić Tyreuszowi. No przecież on musi w polu pracować. Jest czas za siebie. Prawda, czas za siebie. Tyreuszu, Tyreuszu! Gdzie lecisz, wariatko? Czego chcesz? Mówią, że przyszedł do portu statek. Taki wspaniały trurzędowiec, Samos. Radość w całym mieście. Pozwól nam i z Tyreuszem zobaczyć statek. Wrócimy przed południem. Nie ruszać mi się z domu. Tyle roboty, co nigdy nie było, a oni chcą statki w porcie oglądać, no. Wyście tam akurat potrzebni. Na podwórze, do roboty, farbę masz na prawie. No wynoś się prędzej, prędzej! Już teraz masz. Służby w domu nie utrzymasz. Przypłynęła Hera z Samos, jutro przypłynie Artemida z Efezu i co dzień święto. Nastrój radosny, a pracować nie ma kogo. Później jeszcze procesja w gaju Akadeosa. No jak procesje zaczną chodzić po mieście, to żadna służąca w domu nie usiedzi. Sam tylko. Nie mogę patrzeć, jak ty ciężko pracujesz, a nie masz z tego żadnej korzyści. Czemu nie chcesz przyjąć ode mnie żadnej pomocy? Bo już taka moja natura. Mówią, że jestem zła, piekielnica. I mówią w mieście, że jestem złą żoną wielkiego mędrca. Ten wielki mędrzec umarłby z głodu bez jego. Bo on wie, co dobro i co zło, co piękne i co szlachetne. Ale nie odróżnia obola od drachmy. I powiem ci więcej. Gdyby mnie nie miał, to by może nie był taki mądry. Bo by nie miał czasu, żeby o tym mówić, a nawet myśleć. A już na pewno filozof. Więc jeszcze dzisiaj, ostatni raz, chodźmy do naszego ustroja na Ilisesie. Twoje stopy będą z lewoborą z potoku. Wróć ty lepiej do swojej Miryny. Da ci ona więcej ode mnie, bo ma więcej czasu. Ładne masz włosy, Hermidesie. Lubię cię bardzo, sam tylko. I ja cię lubię. Z tobą jestem taka, jaka jestem. Na cały świat muszę zęby szczerzyć, bo inaczej bym nie zagryził. Bardzo ciężko mi żyć na świecie. Świat cię będzie wspominał przez wieki, żeś umiała być dobrą żoną takiego człowieka jak Sokrates. Mówią o mnie zła, piekielnica. A co o mnie myśli Sokrates? To samo. On wszystkich próbuje poznać i zbadać do wnętrza. Tylko nigdy nie interesował się własną żoną. Bo to nie warto. To jak przedmiot codziennego użytku. Nie pyta się już człowiek, jak jest, byle był. Ty pierwszy zrób, ja taki mądry, jak inni. No, głupi nie jestem. Masz coś lepszego niż to. Delikatność i subtelność w stosunku do kobiety. Więc nie pójdziemy do naszego ustronia nad Ilisesem? Ale pójdziemy. Dziś jeszcze ostatni raz. No, mogę jutro wybiec. Pójdziemy, gdy Sokrates wyjdzie do Likejowu. Sokrates jest w domu? Jestem pewna. Nie, nie słyszałam. Nie żądaj ode mnie, żebym wiedziała o każdym Ateńczyku, co robi i jak się nazywa. Kochany Pedrosie, dokądże to? Skąd? Od Lizjasza, Sokratesie, a chcę z tobą przejść się za miasto. Dobrze, mój przyjacielu. Więcej niż czas drogi cenił to,
ażeby usłyszeć twoją rozmowę ze sławnym lufiarzem. Masz rację, bo to największy pisarz współczesny. Jaka to musi być wielka przyjemność, tajemnice przed ludźmi odsłaniać, dla nich zakryte? Jaka to przyjemność tyle rzeczy wiedzieć, ile ich wie lufiarz? Bo on na pewno dużo wie, skoro tak dużo pisze. A powiedz mi, któż tam był lufiarza? Był staruszek Morychos. Co? Ten pijaczyna Morychos słuchał wykładu po Erosie? Mam nadzieję, że tam śpiewał tylko, a nikt nie gadał do tłumaczy. Bo to wstyd dla Chińczyków, ile ten człowiek potrafi głupot nagadać, gdy tylko śpiewać przestanie. To najlepszy śpiewak między Helenami. Pięknie o Bogu Erosie musiał mówić ten lufiarz, skoro by wszyscy rozpłynęli. No i co przyjdzie z tego komu, że ci brodaci i zapici starcy do Boga Erosa zapłynęli? A wiesz, Ksantypo, co to jest magnetyzm? Inaczej zwany heraklijskim kamieniem i jaką własność posiada? Nie wiem, skąd mam wiedzieć? Otóż ten kamień nie tylko kawałki żelaza przyciąga, ale sprawia, że one robią to samo. Kamień przyciąga kawałki żelaza. Sokratesie, zastanów się, co ty mówisz. No jak kamień, który jest rzeczą martwą, może przyciągać? Słyszałeś o tym, Pedrosie? Ależ tak, słyszałem. No i co z tego, że on słyszał? To jeszcze nie dowód, że to prawda. Kochana Ksantypo, powiedz, gdybym ci przyniósł taki kamień i pokazał, jak przyciąga żelazo, czy byś uwierzyła? Nie, bo to niemożliwe. I cóż, kochany Pedrosie, jak my wyglądamy z tą naszą wiedzą wobec takiego przekonania? No, nie bardzo dobrze, Sokratesie. Nie wiem jak ja, ale ty masz w tej chwili minę dość niemądrą i zakłopotaną. Ale wracam do tego, co chciałem powiedzieć, że serce poety można przyrównać do tego magnetytu, którym twierdzi Ksantypa, że go nie ma. Bo to przyciąga do siebie ludzi. To jak lekka rzecz, taki poeta, skrzydlata, święta. Klizjasz jest lekki. Chyba go nie widziałeś, Sokratesie. Żuch ma jak wężka. Z gruby i ociężały, ale może być duchem lekki. Mówią o nim, że to człowiek chciwy i wyrachowany, pieniędzy i sławy. Ale przez usta najbliższego człowieka Bóg może najpiękniejszą wieść śpiewać. Ale nie wyśpiewa. Na Zeusa, Ksantypo, czy ty nie możesz chwilę cicho siedzieć? Przepraszam cię. Niosłem się. Odezwałem się do ciebie niegrzecznie, może nie grubiańsko, ale widzisz, kochana, ciągle przerywasz tok mojej myśli. A ja mam umysł tak ułomny, że nie mogę nawiązać myśli raz łatwo przerwany. Otóż jak na ziemi wszystko wodą się odświeża, jak wierzymy, że nawet umarli piją wodę, tak dusze ludzkie bez poezji wyschły stały się jałowne. Aha, Sokratesie, skoro już mówisz o wodzie, czy ty wiesz, że u nas wszystkie czerpaki są dziurawe? Co ty mówisz, Ksantypo? Czyż to możliwe? No może chcesz zobaczyć. Nie, nie. Wierzę ci na słowo. Przyznam się wam, że nic mnie nie napełnia takim wstrętem, jak widok dziurawego garnka. Bo to się mija z jego przeznaczeniem. To jak umysł człowieka, to nie umie utrzymać żadnej idei, żadnego pojęcia. I wylewa się z niego wszystko w słowach niepotrzebnych. Widzisz, Fedrosie, jak ja mam kłopoty w domu. Ten mówi tu nasi rzemieślnicy. Rozumiem, dlatego wybrałeś sobie zawód rolnika i żołnierza, mój Sokratesie. Właściwie zawodu to ja żadnego nie wybieram. Żołnierzem stałem się z konieczności, gdy mnie wezwano do obrony państwa. A rolnikami są Tyreusz, Ksantypa. Ja daję to natchnienie do pracy. Wlewam w ich duszę ten zapał, bez którego praca stałaby się ujałowa. Umiejętności nie posiadam żadnej. Chyba tą jedyną. Obcowania z ludźmi, rządzenia nimi. Masz więc naturę królewską, Sokratesie. Tylko los tego nie uznał i stworzył cię zamiast postawić na czele państwa. Ale mi dał dobrą, zapobiegliwą żonę i wiernego pracownika do skóry. Największego sponie, jakiego ziemia nosi. Na Hekaty, jeśli tego nie widzisz, to chyba ślepy nie jesteś, Sokratesie. Nie trzeba się uprzedzać do ludzi, kochana Ksantypo, zawsze ci powtarzam, iż należy w każdym człowieku odnaleźć dobre strony jego charakteru, starać się perswazją, uwagą na mogę uwalniać bliźnie. No właśnie. Ja nie mam nic innego do roboty, tylko uszlachetniać to rudę bydle Tyreusza. Trzeba mieć nadzieję, że z czasem to sobie wychowasz, według twojego upodobania. Tymczasem ja za wszystkich muszę pracować. Wiem, że pracujesz dużo, ale przyznaj, że daje ci to zadowolenie, a nawet rozkosz. Lubisz porządek w izbie, więc sprzątasz cały dzień. Dla ciebie piękne, poustawiane naczynia kuchenne, rytmiczny rząd, to jak najpiękniejsza muzyka. Gdybyś miała nie jednego, ale 100 niewolników, jeszcze byś sama garbki ustawiała i klejmy przywieszała. Bo nie ma dla ciebie piękniejszej rzeczy, jak kurz z wełny wyczlepać. A mnie to znów nie interesuje. Inne kobiety lubią pachnidła, stroje, kochanków. A ty porządek w izbie. Czy jesteś taki pewny, Sokratesie, że nie pragnęłabym mieć Wierzę ci się, mój Fedrosie, że nikt w Atenach nie jest tak pewny wierności swej małżonki, jak niejaki Sokrates, syn Sofroniskosa. I zaraz ci powiem dlaczego. Nie, żeby był od innych,
bardziej urodziwym mężczyzną, nie dlatego bym posiadał od innych większe przymioty ducha. No nie mów tak, Sokratesie, bo w to nikt nie uwierzy. Ale dlatego, kochany Pedrosie, że gdyby do tej kobiety przyszedł miłośnik, chciał ją uwodzić, ale ona właśnie była zajęta trzepaniem sukiem, wysłałaby go w myślach do Hadesu. Byle jej nie przeszkadzał. Taka z niej zapalona gospodyni. Powiedz mi, Pedrosie, czemu kobiety często śmieją? Czemu bez powodu płaczą? Nie wiem, Sokratesie. Ja myślę, Sokratesie, że kobieta mówi łzami, a mężczyzna jeszcze tej mowy nie rozumie. Cóż ty możesz wiedzieć o kobiecie, Charmidesie? Nie widziałem cię nigdy rozprawiającego o tym Lykaionie, ale ucz się, młody człowieku, znawstwa natury ludzkiej. Uczę się, Sokratesie. Ty jesteś dziwny człowiek, Sokratesie. W ogóle to miasto nie rusza. Zobacz, kochany, ja się lubię uczyć. Okolice piękne i drzewa, tu czego mnie nie mogą nauczyć, tylko ludzie. Pedro, czy słyszałeś, co powiedział Sokrates? Że jego okolice niczego nie mogą nauczyć. To znaczy, że nie chce iść dzisiaj z tobą i woli zostać w domu. Ja całkiem inaczej zrozumiałem to, co powiedział Sokrates. Może jesteś głuchy? Nie, dobrze słyszę. Do Zeusa, patrząc na przyjaciół. Nie zrobisz mi tego, Sokratesie. Też mi przyjaciel. Ale to Sokrates nigdzie nie pójdzie. Prawda, Sokratesie? No powiedz coś! Ależ kochana, dlaczego już tak bardzo ci na tym zależy? Chcę się ciebie poradzić, z tobą coś zadecydować. Mam kłopoty. Jakie? Prądą domu każą nam odnawić przed Dionizjami. Kto każe? Był to Pistakos z polecenia Alkomita. A czy to będzie aż tak dużo kosztować? Będzie. Jest dla nas niemożliwością znalezienia aż takiej sumy pieniędzy? No chyba bym poszła ukraść, a tego nie zrobię. Czy rząd może żądać od obywatela rzeczy niemożliwej? Może. I nawet bardzo często to robi. Ale my w takim razie nie możemy być posłuszni rządowi, choćbyśmy chcieli. Możemy, a nawet musimy. A przecież sama powiedziałaś, że to niemożliwe. Ale niemożliwością jest również nieposłuchanie rozporządzenia. Skoro więc stoimy przed dwiema niemożliwościami, należy wybrać jedną. Żadnej nie trzeba wybierać. W ogóle niepotrzebnie ci o tym mówiłam. Ty mi nikt nie możesz pomóc, bo się na tym po prostu nie znasz. Ale ci nie mogę być w niczym pomocny, to pozwól, że pójdę w tym to zacnym Pedrosem filozofować nad brzegiem. No właśnie cię prosiłam, żebyś nie chodził. Tak, ale powód, dla którego miałbym nie iść, okazał się niewystarczający. Wcale nieprawda. Nie rozumiem cię, kontana Ksantypo. Nie rozumiesz, nieprawda. A przecież dla ciebie, Sokratesie, wszystko jest jasne i zrozumiałe. Chodzisz i badasz ludzi, zadajesz sobie trud, żeby ich poznać, tylko nigdy nie interesowałeś się osobą, którą dzielisz łoże i troski życia codziennego. Dlatego, że jestem kobietą, tak? Pitia powiedziała, że jesteś najmądrzejszym z ludzi, a ja będę krzyczeć, że to nieprawda! Bo mądrzejszy od ciebie jest każdy rybak z Pireusu, każdy poganiacz wołów, który potrafił... Nie żąda, byś wiedziała... ...ciu było tak, jak ja chcę. Powiedz mi, kochana, czego ty chcesz ode mnie? Chcesz? Żebyście stąd wszyscy wreszcie poszli. Ja też? I ty też. A przed chwilą chciałeś, żebym z tobą zadał. Tak, chciałam. Więc co się zmieniło w twoim usposobieniu i twojej chęci? Nie, nic się nie zmieniło. W razie wtedy nie mówiłaś prawdy. A mówiłam prawdę. A więc i teraz nie mówisz. I teraz też mówię prawdę. Pedrosie, mój przyjacielu, powiedz, co należałoby mi uczynić w takim wypadku? Nie wiem, Sokratesie. A ty, Charmidesie? Nie wiem. Skoro więc wy nie wiecie, ja nie wiem i ona nie wie, muszę się poradzić tego głosu wewnętrznego, który mi zawsze mówi, co mam zrobić, a czego zaniechać. Proszę, radź się go, niech ci mówię. Właśnie mi doradził, żebym sobie stąd poszedł. Ten głos wewnętrzny zawsze jest przeciwko mnie. Widzisz, Charmidesie, i nic w naszej schabni pod jaworem. Gdybyśmy tam teraz poszli, musielibyśmy słuchać ględzenia tego pyszałka Pedrosa. Ale Ksantypo, ja ci wynajdę wiele równie pięknych ustroni. Nie będzie jawor, to będzie oliwka. Ale ja sobie właśnie to miejsce upodobałam i Sokrates powinien mi je zostawić. A skąd mógł wiedzieć, że ty chcesz pójść ze mną? To powinien był się domyślić, coś podejrzewać, być o ciebie zazdrosny. To uczucie całkiem mu obce. Bo ja mu jestem całkiem obojętna. Gdybyś była moją żoną, byłbym o ciebie straszliwie zazdrosny. Robiłbym ci wieczne sceny. Nie mogłabym spojrzeć na innego mężczyzny. Wpadałbym w nieopisaną wściekłość. I życie byłoby piękne. Dbałbym o ciebie. Ubierałbym cię pięknie. Kupiłbym ci dwie niewolnice, które by miały za zadanie tylko cię kąpać, czesać, stroić i śpiewać ci do snu. Słodkie by było twoje życie. Gdzie to nas nie wyda? Ona nam tutaj potrzebna. No tak.
Sokratesa z Pedrosem. Wstąpiłam, bo myślałam, że będzie sama, będzie można pogawędzić. A, Harmides jest u ciebie. Jak się masz, chłopcze? Dawno cię nie widziałam. No, nie tak już dawno. To wczoraj, przedwczoraj wieczorem czekałam z kolacją, lampy przygasły, a ja czekałam. Cieszę się, że się tu spotkałam. A dokąd teraz idziesz? Dokąd idę? To cię interesuje? Uspokój się jeszcze, chwilę tu z wami posiedzę. No, a co nowego słychać w mieście? Ruch wielki w mieście. Zbliżają się Dionizje. Spodziewany jest wielki przypływ gości na tegoroczne dni Aten. A wy staje się tak zajęci sobą, że nie wiecie, co się dzieje w Atenach. Jacy wy? No, i Harmides. A przecież chodzicie po mieście. Widziałam was wczoraj, szliście za mury. Ale ty masz oczy, Miryno, jak bogini Izys. Wiesz, gdzie Sokrates chodzi, gdzie my z Xantypą chodzimy. Widać, śledzisz pilnie, co się dzieje w Atenach. Co mi trzeba widzieć, to widzę. Nie jestem ślepa, dzięki Bogom. Wolałabym, żebyś się mną tak serdecznie nie zajmowała. No, to trudno. Taka już moja natura, że przede wszystkim lubię wiedzieć, co robią moje najlepsze przyjaciółki. No jeżeli ci to do szczęścia potrzebne, niczego nie chcę ukrywać. W każdym razie nic ci się nie udaje. O czym myślisz? O tym i o czym ty myślisz w tej chwili. Nie rozumiem. Bo nie chcesz. No, a powiedz Harmidesie, co tu robisz? Uczysz się tkać pełne Xantypy? Tu niczego się ode mnie nie uczy. Wszystkiego już się nauczył od ciebie. Tak sądzisz? Myślę, że samych dobrych rzeczy. Niekoniecznie. Więc ci powiem, czy u ciebie może się wykształcić w niejednej sztuce. Ciekawam w jaką. W sztuce oszukiwania męża, którego się wysyła na przechadzkę za miasto. By w domu rozkosz oddawać się z kochankiem, którego się ukradło najlepszej przyjaciółce. Ja ci ukradłam kochanka? Ja? A kto może stara Aspazja? Dość tego! Zwracam uwagę, że nie jestem tutaj przedmiotem martwym, który się obiera i odnosi bez jego wody. Ja nie ganiam za twoimi kochankami, choćby tylko dlatego, że tak często ich zmieniasz. Zmieniam, bo mi się przykrzą. A potajemnie do łoża nikogo nie wpuszczam, tak jak ty to robisz. Ale to ci nie ujdzie, władzy. Można oszukać każdego mężczyzny, ale nie Sokratesa, który jest Bogom podobny istotą i rozumem. I ty masz czelność tak mówić o Sokratesie, z którego przed paroma dniami szydziłaś niemiłosiernie? Kłamiesz, jak zawsze, tak i teraz. Ty kłamiesz, a to gorzej, sama jesteś w błędzie. Harmides nie jest moim kochankiem, tylko przyjacielem. Sokrates zaś wie, że on do mnie przychodził i dziś nas samych tu zostawił. Nic mi nie możesz zrobić. Twoja złość jest bezsilna. To jeszcze zobaczymy. Parasys, którego obraziła się wielu innych, zbierał u siebie wszystkich przyjaciół Sokratesa. Będą się naradzać, jak uwolnić tego człowieka Bogom podobnym istotom i rozumem od tej kłótliwej i niewiernej żony. Parasys jest zwyczajnym młotrem, a ty, Miryno? Milcz, czeniaku. A ty, Xantypo, całe odbywają tego w domu swoich wyzwisk, wrzasków i przeklinań. Imię twoje stało się symbolem złości, jako takie przyjdzie do potomy. Jeżeli ktoś w Atenach zechce powiedzieć zła kobieta, mówi po prostu Xantypa i wszyscy to rozumieją. To okropne, co ona mówi. To okropne. Ty nie wiesz, Xantypo, ona mówi nieprawdę. A ty, Dudku, wrócisz jeszcze do mnie. Ale ja będę wtedy tyle o ciebie dbać, co o zniszczenie trzewi lub spławiał chlaj. Idź już stąd. Szmija ja do Uje jak osa. Czyli są ludzie w Atenach. Oni cię tutaj zagryzą. Lepiej jedz ze mną. Dokąd? Do naszych kolonii. Jedziemy do Turii, kupię sobie posiadłość, ożenię się z tobą. Na cóż masz czekać, aż czy przyjaciele Sokratesa z niesławym jakimś sądem i hańbiącym wyrokiem? Psy wściekłe. Psy nieludzie. Na szczęście on ich nie posłucha. O, nie bądź taka pewna. Turia jest ziemia piękna i klimat łagodny. I rośnie tam winno o dziwnie słodkich gronach. Jadę z tobą. Xantypo. Tylko dziś, zaraz. Dopóki nie minie w nas słodkie szaleństwo. Tylko jak ja pojadę z tym Chitonem? Ale kupię ci wszystko, Xantypo, na podróż. Chiton i peplo strojne. Białe ze złotymi nitkami. Żebyś się mogła wieczorem na statku przebierać. I jeśliś dotąd była najskromniej ubrana z Ateny, tam będzie się najstrojniej ubierać. Jadę z tobą. Co to? Płaszcz Sokratesa? Poszedł bez płaszcza? A przecież są chłodne noce. On się zaziemi. Zagada się z tym głupim Pedrosem i na pewno się zaziemi. Harmidesie,
Zrób mi tę przysługę. Biegnij za mury, zanieś mu płaszcz. Ja mam biegać z płaszczem dla Sokratesa? Nie chcesz, to sama wyjdę. On ma takie delikatne zdrowie, mimo pożarów sił. Nie wiem, jak to się stało, że zapomniałam. Nigdy nie zapominam. Kiedy będziesz ze mną w Turiach, i tak musisz znaleźć kogoś, kto by mu przypominał o płaszczu. Kiedy będę z tobą w Turiach? Jeśli nie będzie. On nawet nie wie, kiedy jest głodny, gdy się zamyśli. Ja nie pojadę z tobą. Nie gniewaj się, wróć do mnie. Nigdy! To taka zła kobieta. Nie ma kobiet złych i dobrych. Są tylko w miłości i szczęśliwe. Dawaj ten płaszcz, pójdę odrzucać Sokratesa. Powiedz, gniewasz się na mnie? Głupia ze mnie wariatka, prawda? O, ma wyczerca. Ale ten jest długo trwała uczta. Nie mogę odejść do domu. A najdłużej to siedział twój Sokrates był. Tak, ale gdy mu wina dolewałem, ręka mu się trzęsła. Ostatni wyszedł Arystofanes. Nieprawda. Ostatni wyszedł Sokrates. Mówili, że idą wykąpać od dorykających. I jeszcze tu wrócą. Arcybiadę dostał czkawkę zaraz wieczora. Bo już przyszedł Boston na pytanie. No Tereuszu, może byś pomógł te stoły posprzątać. Nie nadal cię pożyczył pan mój na dzisiejszą noc od Sokratesa, żebyś nic nie robił. Zaraz, zaraz! Nie ma powodu do pośpiechu. Najpierw trzeba załatwić ważniejsze sprawy. Trzeba zobaczyć, ile wina zostało w oziębiaczu, o ile w czarach niedopity. I trzeba to wino wypić, żeby nie spaśniało i żeby się nie zepsuło. Podaj tu panu. Jeszcze pełne, bo ciężkie. Widzisz? Nie będziemy pełni dzbanów odnosić do piwnicy. Bo tego się nie robi w porządnym domu. No to pijmy. Wypijemy, oczywiście, że wypijemy. Ale powoli, smakując, ciesząc się wolnością i mocą. Podaj. Dlaczego najpierw tobie? Bo jestem gościem. A czy nie znasz obowiązku wobec gościa? A czy ulaliście parę kropel na cześć Bogu? Od nas bogowie nie przyjmą libacji. Bo jesteśmy tylko sługami ich słów. Na nas bogowie nie chcą patrzeć. Że na ciebie nie chcą patrzeć bogowie? Wcale im się nie dziwię. Bo widok nie jest ucieszny. Ale mnie bogowie mają wysoki i poważany. Białoramienna Hera pyta co dzień swego Zeusa. Nie wiesz ty, co tam robi ten Tyreusz, niewolnik Sokratesa? Ten stary kiwa głową i mówi, dobrze mu się powodzi, bo jest mądry. Wciąż się śmiejesz, głupica. Zeus nic innego nie ma do roboty, tylko się pytać o ciebie? Ciekawe, co mówił Sokrates na uczcie, że wszyscy tak słuchali. Jak im wino nalewałem, dłużnie podnosili pucharu i dawali mi znaki, żebym wyszedł z sali i nie przeszkadzał. Mówił, że stał, a we śnie ktoś przyszedł do niego. Ej, brędzisz, piłeś się. Była to kobieta. Mówiła, że nie to piękne, co jest, tylko to, czego nie ma. Czego nie ma? Tego właśnie, co jest. A jest to? To, czego nie ma. Ja to bym twojego Sokratesa wyrżnął w łeb pustym dzbanem. Spytałbym się go. Powiedz, jest dzban, czy go nie ma? A ty łeb rozbity jest, czy go nie ma? Głupie ordynarne bydle. Ty jesteś także bydle i tym większe, że słyszysz u takiego pana, co chodzi w podarty płaszczu i bosu. I powtarza swoim Sokratesem, że to, co jest, tego nie ma. Pewno, że nie ma wina z panie, skoro jest w twoim brzuchu. Powtarzam, jesteś głupie, ordynarne bydle. O Sokratesie tyle ci tylko powiem, że choć ma płaszcz podarty i nędza w jego domu, a jeść coraz mniej mamy, nie będę się domagał, by mnie sprzedano innemu panu, jakby to każdy zrobił na moim miejscu. A wiesz dlaczego? Bo u innego pana musiałbyś pracować, a u Sokratesa cały dzień próżnujesz. Nie tylko dlatego, bo my z Sokratesem poprawiamy świat, który jest jak stare koło od wozu, trochę się spaczył i skrzypi na oczy. Będą nas kiedyś żywić na koszt państwa. Mnie, jego żony, ich Xantypy i nasze dzieci. Jak to wasze dzieci?
Tak. Sokratesa i Xantypy. A nigdy się tak dobrze nie żyje, jak na kość państwa. Wszystkiego będzie wróć. Jadła i picia. Ktoś tu idzie, bierzcie się do roboty. Na wykatę to sobie. Czy jest tu Sokrates? Był, ale wyszedł z Agatona. I kompać się dorykają, czyli że tu wrócą. A co wy tu robicie? Stoły z przodu. Dajcie trochę wina na rozgrzewkę, bo chłodno. Nie ma ani kropli, wszystko wypili przy uczcie. Szkaradne pijaki. Tyle kwiatów leży na ziemi. To więcej to spadę z głowy szedników. Biedne kwiaty. Zdobiły wzgórza Hymettu, żeby zwiędnąć na czaszkach tych starych rozpustników. Podaj mi tę wino. Ona była wieńcu Sokratesa. Wieńcu Sokratesa? I co się stało z wolnością jej płatków i świeżością kolonii? Dziś jest kwiatem umarłym. Wartym tyle, żeby rzucić i zdeptać. Wyrzuć te kwiaty. Pewno, że tak zrobimy. Musimy zamiatać podłogę. Przemnałem się trochę. Gdzież oni wszyscy? Uczta się skończyła? Lekarz Ryksymach ze słownego rozwla specjalny. Kto jest ta kobieta? Ksantypa, żona Sokratesa. Sokratesa? Czego to ode mnie chciał Sokrates? I co ja mu miałem powiedzieć? Aha, już wiem. Zatrzymaj oddech przez dłuższy czas. Gdyby to nie pomogło, to pokłucz wodą. Podraw się po nosie i kichnij. No ale po co mam to robić? To najlepszy środek na czkawkę. No ale ja nie mam czkawki. Nie masz? No to nie wstrzymuj oddechu. Nie draw się po nosie, nie kichaj. Musisz zrozumieć pewne zasady naszej zniosłej wiedzy lekarskiej. Czy wiesz, że krew w częściach ciał dolnych jest gęściejsza i ciemniejsza niż górnych? Dlatego górne członki są szlachetniejsze od dolnych? Nie, nie wiem tego. A czy wiesz, że krew kobiety jest gęstsza i ciemniejsza niż mężczyzny? Dlatego mężczyzna jest szlachetniejszy od kobiety? Ha! To kłamstwo przez was mężczyzn wymyślone, by płyć naszą kochanką! Niestety, objawił nam to jeszcze Bóg Asklepios i wielu innych mędrców, których ty nigdy nie będziesz znać. Bo choćbyś ich przeczytała, to nie zrozumiesz ani słowa. Możesz być spokojny, nie będę nawet próbować. Otóż w kobiecie jest więcej niż mężczyźnie złych i chorobliwych popędów, które z ciemnej krwi się wywodzą. Wyraziłeś się bardzo niezręcznie. Jesteś wielki humanem. To przecież wiadome, że złe popędy trzeba z dobrymi ożenić, by one moc niszczycielską traciły. Niech oczy patrzą na ciała młode i piękne. Niech słuchają muzyki rytmicznej i harmonijnej. Niech nozdrza wdychają zapachy przyjemne. Wtedy będzie zdrowa na ciele i duszy. I harmonijne będą twoje czucia i myśli. To jest jedyna lekarska rada, jaką masz dla mnie? Każesz mi oglądać ciała piękne i młode. A ja muszę patrzeć na szkaradną postać twojego przyjaciela Sokratesa. Każesz mi wdychać woń pachnideł. A ja ci wolę nie mówić, jakie wonie co dzień uderzają o moje delikatne nozdrza. Nazwała mnie poczciwym staruszkiem. A co? Myślałeś, że jesteś młodym i ładnym chłopczykiem? Gdyby to słyszał Sokrates. Już ty nie strasz tym waszym Sokratesem. Ja tego mędrca widziałam w różnych okolicznościach i wiem, jak śpi, jak nie umie sobie płaszcza nałożyć i pieniędzy zliczyć. I wiem, że to jest duże dziecko, które potrzebuje mojej opieki i troskliwości. A może to tylko w porównaniu z wami jest takie błyszczące znakomicie? Mówią, że prawda leży na dnie wina. Na języku dzieci i kobiet niepoczytalnych i nieodpowiedzialnych za swoje słowa i czyny. Masz dobry charakter, staruszku. Niełatwo cię obrazić. Żegnaj, zacna kobieto. Jako lekarz doradzam ci szczerze po osiągnięciu namiętności. Bo to są te wszeteczne rosy, które psują harmonię ciała i ducha i szkodzą zdrowiu. A ty przyłóż sobie wodę na głowę i pomyśl o mnie. A zdaje się takiemu, że cały świat dowód swym rozumem. To ma być człowiek. Chciałbym mówić z Agatonem. Harmidesie? Xantypa? A jednak mnie poznałeś, choć minęło tyle lat. Rzeczywiście. No, a co ty tutaj robisz? Mam pilną sprawę do Agatona. U niego była uczta. Wy teraz dnia noc robicie jak sowy i puchacze. A co ty tutaj robisz, Xantypa? Czekam na Sokratesa.
3 dni temu wyszedł z domu i dotąd nie wrócił. Widzę, że nic się nie zmieniło od naszego rozstania. Zmieniło się. Dawniej zawsze na noc do domu przychodził. Teraz to i te 3 dni się nie pokaże. No ale jak ty wyglądasz, Ksantypo? A jak mam wyglądać? A, że Chiton trochę podarty i tunika rozpięta. To spartańska moda. No a jak ci się powodzi? Nieźle. Nie było cię w Atenach? Podróżowałem dużo, zwiedzałem wyspy, no i dłuższy czas przebywałem w Egipcie. Podróżowałeś sam? Sam? Nie całkiem, z Miryną. Z Miryną? I miałaś rację, mówiąc mi wtedy, że Miryna nie jest złą kobietą. Ja mówiłam, że nie jest złą? Nic podobnego, skąd mogłam wiedzieć, czy jest dobra, czy zła? Nie, na pewno tego nie powiedziałam. Ależ powiedziałaś. Jest dzisiaj moją żoną. Ożeniłeś się z Miryną? Na chaty, co za pomysł! Czemu mnie rzuciłaś w jej ramiona? Przypomnij sobie, Ksantypo. Nie chcę sobie niczego przypominać. Nie mów no. Więc ożeniłeś... No i dobrze mi poszło. A czy Miryna jest z tobą szczęśliwa? Myślę, że nie ma krzywdy. Jestem dla niej dobry, troszczę się o nią. Ona lubi zbytek, a ja jestem teraz bardzo bogaty. Myślę, że jest szczęśliwa. Kobieta, która nie ma serca, musi być szczęśliwa. Nad taką kobietą, która jest zajęta tylko sobą i tylko o sobie myśli, każdy się rozczula. Chodzi w złotych naszyjnikach, kolce jej się w uszach chwieją. Malowana lalka. Taki żal masz do niej? Nie do niej. Nie do mnie. Więc do mnie. I nie do ciebie. Do świata, do Bogu. A co się dzieje w naszym ustroju na Denisesie? No cóż, Ilnis płynie jak płynął. A o czym szemrzą jego fale? O miłości. Nie rozczulaj mniej siebie wspomnieniami. Nie wskrzeszaj tego, co umarło. Nie z mojej winy. Co tu mówić o winie? Stało się, jak stać się miało. A mogło się nie stać. No, a powiedz, Sokrates dalej nic nie zarabia? Sokrates? Ani obola. Jak się to skończy? Musi się źle skończyć. Mnie w końcu siły opuszczą i po prostu umrzemy z głodu. Więc też dziś postanowiłam zagrać wielką grę. Chcę go zmusić, żeby zmienił tryb życia. Tylko chyba się spóźniłam, bo uczta się już skończyła. Nie wydaje mi się, żeby to był dobry sposób na Sokratesa. Będę krzyczeć, Sokratesie, twoje dzieci z głodu giną, a ty ucztujesz z bogaczami. On się nie wstydzi swego ubóstwa. Wiem o tym. I to właśnie źle. Bo on uważa za cnotę to, co cnotą nie jest. Chcę go zmusić, żeby zmienił tryb życia, żeby to zrobił już nie dla mnie, ale dla swoich dzieci. Niesprawiedliwy jest podział majątku między obywateli. Jednym się przelewa, a innym na życie nie starcza. Wszędzie jest tak samo na świecie. Ale ja się przeciwko temu buntuję, rozumiesz? Jego miejsce jest wśród ludu ateńskiego. O, nie znają jeszcze Ksantypy. Na cały dom się rozkrzyczę. Na całą ulicę. Na całe miasto. Ja to potrafię. A, no to żegnaj, Ksantypo. Ja już pójdę. Chciałeś się zobaczyć z Agatonem. Jutro się z nim zobaczę. Nie chcesz być świadkiem tej sceny, która się tu rozegra? Jeżeli mam mówić szczerze, to nie wiem. Dlaczego? Uważam, żeś powinna spokojniej patrzeć na życie i los znosić cierpliwie. Lub starać się go zmieniać, ale innymi sposobami. Dziękuję ci za dobre rady. Prawdziwe szczęście jest wyrzeczenie się tego, czego posiadać nie można. Słuchaj, pani Leś, obwieszaj ty tę swoją Mirynę klejnotami, ale o jedno cię proszę, nie filozofuj. Nigdy nie byłeś zbyt mądry, ale gdyś się wzbogacił, zgłupiałeś do reszty. Nie jesteś uprzejma, Ksantypo. No idź już! Sokrates zgubił nam się po drodze. On ma taki zwyczaj, niekiedy odejdzie na bok, zamyśli się i stoi. Pewnie tu zaraz przyjdzie. Usiądźmy sobie teraz. I póki go nie ma, porozmawiajmy o nim, a raczej o tym, cośmy z jego ust dzisiejszej nocy usłyszeli. Przeżyliśmy chwilę niezapomnianą. Tak, Agatonie. Im dłużej o tym myślę, tym silniej dochodzę do przekonania,
czy ta twoja uczta nie będzie zapomniana nie tylko przez nas, ale idące po nas pokolenia. Ja miałem to wrażenie, że wysiada nasza się nie skończyła. Będzie ona trwać, póki mowa heleńska rozbrzmiewać będzie po świecie i może dłużej jeszcze. A Sokrates stał koło tego postumentu z czarą w ręku i mówił. Takim on dziwnym głosem mówił. To nie był jego głos. To nie był głos człowieczy? Spróbuję powtórzyć jego słowa, byśmy sobie mogli to lepiej wkuć w pamięć. Nie rób tego, Arystodemie. One w zaświata przyszły i w zaświaty wróciły. Nie to jest najważniejsze, co Sokrates do nas mówił, ale to, czego nie dopowiedział. Zrozumiałem dopiero dzisiaj, dlaczego Sokrates nie trwoży się ani o życie, ani o zdrowie, nie dba i o dom, i o dzieci. Ale czy taki człowiek może przywiązywać wagę do tak mało znaczących szczegółów? Na pewno nie. I widzisz, gdy dawniej nie było koło nas ludzi, zdawało się nam, że jesteśmy sami na świecie. A teraz nie. Towarzyszyć mi będą duchy nieziemskie, które Sokrates dzisiejszej nocy prowadzi. O, to idzie do nas ten czarodziej, ten stwórca nieziemskich zachwyceń. Uścisnąć go i uczcić milczeniu. Czego chcesz, Xantypo? Nie wiem. Czemu się przyszła? Nie wiem. Czy może któreś z naszych dzieci chore? Zdrowe są, Sokrates. Nie masz pieniędzy? Masz kłopoty? Nie, nie, dam sobie radę. Piton, masz podarty? Zeszyję go, Sokratesie. I włosy w nieładzie? Uczeszę się, Sokratesie. Nie zimno ci? Dalej nie słodny. Nie, nie, dam sobie radę. Sokratesie! Czego chcesz, kochana? Nie, niczego nie. Ja tu jeszcze muszę zostać. Pogawędzić z przyjaciółmi. Tak jest, rozumiem. A ty wróć do domu. A co ci przygotować na wieczerze? Chleba trochę i czosnku, kochana moja. Zrobię tak, jak sobie tego